when I think about yesterday. My, oh my. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na Daily Vlog. Już dawno nie było takiego filmiku na moim kanale, czas odpocząć trochę od kosmetyków. Ale dzisiaj też będzie odrobinę kosmetycznie, ponieważ za moment wybieram się do jednego z nowo otwartych salonów Yasumi. Jak widzicie, nie mam dzisiaj na sobie makijażu. Będę się upiększać, relaksować, odpoczywać, ale postanowiłam, że nagram ten dzień, pokażę Wam ten nowy salon. Poproszę panią, która będzie wykonywała mi bardzo fajny zabieg na twarz, żeby też odrobinę o nim powiedziała. Jak widzicie, jestem już gotowa do wyjścia. Dzisiaj jest nieco chłodniej z samego rana. Podobno ma być upalniej, podobno ma być piękna temperatura, piękna pogoda. Zobaczymy, jak ten dzień się rozwinie. Słuchajcie, kot mi się tutaj kręci przy nogach, bo jest głodny, więc jeszcze dam mu jeść. Uciekam, a Wam życzę miłego oglądania. My, oh my, a kiss and so I did. My, oh my, my, oh my, a kiss and so I did. No dobrze, moi drodzy, ja już jestem po peelingu całego ciała, po masażu, więc czuję się idealnie. Dzisiaj zajęła się mną pani Ola, która mnie tak wymasowała, słuchajcie, czekoladą, kokosem, coś wspaniałego. A teraz zabieramy się za zabieg na twarz. Co będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić zabieg Eskin, który zawiera przede wszystkim tak, kawitację, pin kawitacyjny, ampułkę z witaminą C i maskę algową. Czyli jest to taki zabieg, który możemy wykonywać tak naprawdę przez cały rok. Tak. Bez względu na porę roku, bez względu na to, że mamy lato, możemy go robić, upiększać się i relaksować. A jakie będą efekty po tym zabiegu? Przede wszystkim wygładzenie skóry, ochrona przed promieniowaniem UV, wyrównanie kolorytu skóry i nawilżenie skóry. No to co, zaczynamy? Zaczynamy.
Jestem już w domu i melduję się z mojej łazienki. Powiem wam, kochani, że skóra po tym zabiegu wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest taka odświeżona, pełna blasku, zobaczcie, błyszcząca, promienna. Super, jak widzieliście, zrobiłyśmy kawitację, infuzję tlenową, maskę algową, ale dodatkowo pani Ola zajęła się też nie tylko dzisiaj moją twarzą, jak również moim ciałem, peeling kokosowy, który pachniał obłędnie. Do tego masło czekoladowe. To w ogóle, słuchajcie, doznania niesamowite. Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna za to, jak zajęła się dzisiaj mną pani Ola. Także, słuchajcie, super. Naprawdę polecam wam gorąco zabieg S-Skin w gabinetach Yasumi, a generalnie sam gabinet, nowy gabinet Yasumi na Mokotowie. Pierwsza klasa, przepiękny, taki prosty, czysty, taki właśnie jak ja najbardziej lubię, marmurek na podłodze, który bardzo przypadł mi do gustu. No ale dobra, słuchajcie, ja teraz lecę do kuchni i coś wam pokażę. Czeka mnie teraz sporo pracy, bo dzisiaj Max, wracając z roboty, przywiózł mi, słuchajcie, 3 kg fasolki szparagowej, którą muszę teraz umyć, pokroić, posegregować woreczki, pochować sobie do zamrażarki, ale też część wykorzystać. No i moje pytanie do was. Kto jest team fasolka szparagowa i uwielbia ją jeść w sezonie? A wychodząc z Yasumi dostałam taki oto prezent od dziewczyn. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest, bo powiem wam, że nawet nie zaglądałam do środka, ale zrobiło mi się niesamowicie miło, jak pod koniec zabiegu pani Ola przyniosła mi taką oto niespodziankę. Zobaczcie, jak pięknie zapakowany. Jak zawsze, w Yasumi wszystko jest takie właśnie dopracowane. Czekajcie, zobaczmy, co tu jest. O, proszę. Ręczniczek, czyli to, co bardzo sobie cenię, jeśli chodzi o Yasumi. A jak wiecie, zawsze w przesyłkach, czy właśnie w takich prezentach, dodatkach znajduje się charakterystyczny dla Yasumi ręczniczek. Ale widzę, że jest też małe opakowanie. A wiem, co to jest. To jest peeling do ciała. Już wam powiem, to jest ten topaz. Tak, peeling topaz glamour. On przepięknie pachnie. No, dziękuję. Widzę, że są tutaj też jakieś ulotki, czekoladki. No super, świetnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za cudowny poranek. Całej ekipie Yasumi, a przede wszystkim pani Oli, która się mną zajęła. To był naprawdę miło, miło spędzony czas. Max przygotował kolację. Oczywiście co? Fasolka jest. Jest z bułeczką i z masełkiem. Pire z koperkiem, ale zobaczcie na to. Jest i pierś z kurczaka z jajkiem sadzonym. No kochanie, pysznie to wygląda. No to co? Zabieramy się do jedzenia. Buon appetito. Buon appetito. A na zakończenie dzisiejszego vloga pokażę wam mój ostatni ulubiony grzeszek, a mianowicie Raffaello Malinowe. Nie wiem, czy próbowaliście, ale to jest tak dobre. I proszę mi tutaj teraz nie pisać, że to jest jakaś sponsorowana reklama, bo nie jest, chociaż mogłaby być, bo to naprawdę jest niebo w gębie. Polecam spróbować. I takim właśnie akcentem malinowego Raffaello żegnam się, kochani, z wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!